Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent. W odcinku 11 serii Obiektowy C++ nauczymy się dodawać do naszej aplikacji dźwięki zapisane w formacie WAV albo ewentualnie MP3. Stworzymy najpierw prosty program odgrywający dźwięk po prostu po naciśnięciu przycisku, a potem na kanwie tej nowej wiedzy zbudujemy grę ćwiczącą naszą pamięć. Proponuję od razu przejść do buildera. Zapiszę ten projekt standardowo klikając na File, Save Project As. Na pulpicie stworzę folder o nazwie na przykład Dźwięki 1. No, tyle, że bez polskich ogonków, prawda? I w tym katalogu zapiszę okno, jak również plik BPR. Otwórzmy sobie ten folder zawierający nasz projekt. Stworzę tutaj dodatkowo katalog o nazwie SND, jak się pewnie domyślamy od słowa Sounds, czyli dźwięki, i tam przekopiuję przygotowany uprzednio plik Wave o nazwie dźwięk.wave. Oczywiście, można użyć dowolnego pliku. Jeśli ktoś nie ma ochoty szukać, to proszę pamiętać, że wszystkie źródła będzie można bezproblemowo pobrać w paczce na moim blogu. Znajdą się tam oczywiście także pliki Wave, których użyjemy podczas tego filmu. Otóż, generalnie istnieją dwie metody wstawienia do programu dźwięku. Pokażę Państwu obie, bo czemu nie? Wstawimy sobie na formę przycisk, proponuję ustawić caption tego batona na np. Na dźwięk 1, a także zwiększyć nieco czcionkę na nim. I mając tak przygotowanego batona, skopiuję go sobie i wstawię od razu drugi przycisk, którego caption ustawię na rzecz jasna dźwięk drugi. Zatem dwie metody wstawiania dźwięku i dwa przyciski. Pierwszy przycisk odegra dźwięk pierwszą metodą, ten drugi metodą numer dwa. Logiczne, prawda? Tak będzie nam najłatwiej. Proponuję potem gdzieś tam w czeluściach dysku pozostawić sobie ten programik. W takim razie przejdźmy do pierwszego sposobu żeby odegrać dźwięk, będzie nam potrzebny nowy komponent o nazwie Media Player. Znajdziemy go na zakładce System. O tutaj. Ikonka mówi sama za siebie. Będzie można odegrać dźwięk albo film, prawda? Po wstawieniu na formę, naszym oczom ukazuje się taki panel kontrolny, niczym w jakimś magnetowidzie. Na razie zostawmy to tak, niech sobie leży na oknie. Nazwa tego komponentu to jak widzimy Media Player 1. No standardowa jedynka dodawana zawsze przez buildera. Wchodzimy teraz do onclick pierwszego batona i wpiszemy metodę Media Player 1. No, chcemy puścić dźwięk, czyli po prostu wpiszemy Play. Nie chodzi tu oczywiście o Jumpa ani nawet Formułę 4.0 dla firm. Oczywiście ktoś powie, no ale jak to Play? A skąd ten biedny komponent ma wiedzieć o odtworzeniu którego pliku dźwiękowego mi chodzi? No, oczywiście masz rację. Trzeba podać poprawną ścieżkę do pliku. A z odcinków o współpracy z plikami TXT wiemy też. Że plik trzeba najpierw jeszcze odtworzyć do odczytu. Wiadomo, kwestia bufora dyskowego. Mających wątpliwości, odsyłam do odcinka siódmego kursu Strukturalnego C na temat współpracy z plikami tekstowymi. Zatem zróbmy może tak. Wejdźmy do obsługi zdarzenia OnCreate dla formy pierwszej. I tutaj podamy ścieżkę do pliku, czyli Media Player 1 i rzecz jasna File Name, tak jak przy dialogach, prawda? Równa się. No i nasza ścieżka to podfolder snd, a w nim plik dźwięk.wave. Ścieżka jest podana, no to wystarczy jeszcze otworzyć ten plik, czyli media player 1 i metoda open. Oczywiście jako zaprawieni już w bojach programiści doskonale pamiętamy, że otwarte pliki należy koniecznie zamykać. Ponieważ za nie zamykanie plików można trafić do piekła, gdzie do końca świata i o jeden dzień dłużej będą nam kazali kodować w brainfaku. Zatem kiedy już będziemy kończyć program, to pozamykajmy wszystkie jeszcze otwarte pliki, w tym nasz plik dźwiękowy. W tym celu udajmy się do zdarzenia on onClose formy pierwszej, no i tam zapiszemy media player 1, close, simple enough. I to wszystko drodzy Państwo, potestujmy. Mam tu taki dźwięk, jakby wypijania Pouchona, czyli mikstury, zaczerpnięty z jakiejś gry RPG. Klikamy. Ha, działa jak należy. Oczywiście ktoś powie, ale jak to? Zrobię na przykład grę czy użyteczną aplikację, a do każdego dźwięku będę musiał wstawić taki brzydki panel? No, oczywiście nie jest to koniecznością. Po pierwsze, można zmniejszyć jego wymiary, wchodząc tutaj w selekcję Visible Buttons i przestawiając jak najwięcej tych batonów na False. Ale w sumie można ustawić też visible całego elementu na false i cześć. Problem z głowy. Oczywiście panel pozostanie widoczny w trybie projektowania, no ale zmniejszając go, uzyskamy taki tylko symboliczny kwadracik jak przy Open czy Save Dialogu, prawda? Nawet gdy ten Media Player jest niewidoczny na ekranie, to i tak odgrywa nasz dźwięk. Czyli reasumując, do odegrania dźwięku potrzebowaliśmy nowego komponentu i aż czterech linii kodu. Nic specjalnie trudnego, prawda? Ale Steve Jobs nie byłby z nas dumny. Brzytwa Okama, czyli zasada prostoty, nakazywałaby odgrywać dźwięk w jednej linijce. Po prostu tam, gdzie chcesz odegrać dźwięk, wstawisz tę jedną linijkę i pstryk w tym miejscu w kodzie zagra nasz dźwięk. W sumie, czemu nie? Poznajmy zatem drugą metodę wstawienia Wave'a, gdzie komponent Media Player nie będzie nam już potrzebny. Wchodzimy do onClicka batona drugiego i posłużymy się funkcją o nazwie SND Play. Sound. Jej pierwszym argumentem jest ścieżka do pliku audio. No u nas będzie to snd slash wave. I jest jeszcze drugi argument. Będzie to stała o nazwie snd, podkreślenie async, czy async. Oznacza to odgrywanie asynchroniczne dźwięku. No dobra, ale co to jest asynchroniczne odgrywanie dźwięku? No, asynchroniczne, czyli niezależne od zegara, jakby w dowolnym momencie. Najlepiej zresztą zobaczyć o co chodzi na żywo, ale zanim jeszcze uruchomię program, to warto wstawić na samej górze linijkę include i w cudzysłowiach zapisać mmsystem.h. To tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś miał problemy z kompilatorem, który na przykład nie rozpozna funkcji SND Play Sound. Jeżeli ktoś nie ma biblioteki mmsystem na swoim komputerze, to wystarczy pobrać tego brakującego DLL-a z sieci i wrzucić do katalogu Windows System i Windows System 32. Nazwę DLL-a podać i okienko z ewentualnym błędem. Ok, a teraz co do asynchronicznego odgrywania dźwięku. Zauważmy, że generalnie dźwięk odgrywany pierwszą metodą na pierwszym przycisku musi się zakończyć cały, zanim będzie można go znowu odegrać. Obojętnie jak szybko klikam, to i tak plik odgrywa się dopiero po zakończeniu odtwarzania całego pliku wcześniej, prawda? Asynchroniczne odgrywanie jest pozbawione takiej cechy. Odgrywa się od początku po każdym kliknięciu, jakby od nowa, prawda? Oczywiście mogę zmienić stałą SND Async na SND Sync i wtedy będziemy czekać na zakończenie odgrywania, ale te odegrania są tak jakby kolejkowane, więc może zdarzyć się tak, że ja już nie będę klikać a dźwięk odtwarza się nadal z kolejki, bo tyle razy kliknąłem. Stąd ja zdecydowanie polecam wersję asynchroniczną. I to w zasadzie rdzeń tego, co powinniśmy wiedzieć o odgrywaniu dźwięku. Warto też dodać, iż metoda pierwsza z użyciem Media Playera ma tę zaletę, że na pewno uda nam się także otworzyć pliki MP3. Oczywiście, to był program próbny mający nam pokazać, co i jak jeśli chodzi o audio, natomiast my teraz zrobimy pierwszą mini komputerową, która będzie już używać własnych dźwięków. W programie tym będę się posługiwał sposobem numer 2, czyli funkcją snd play sound. Jednak zanim rozpoczniemy tworzenie kodu, to muszę państwu najpierw przedstawić postaci, które będą protagonistami w naszej grze. Nie wiem czy znana jest państwu tak zwana ulica Sezamkowa. Wśród bohaterów tego programu spotkamy także Marsjan, których określa się mianem Yip Yips. Skąd taka nazwa? Zobaczcie sami przykładową scenkę z ich udziałem, jak żeby inaczej będzie ona dotyczyła komputera.

Ooooooook. Okay, Okej, znamy już bohaterów naszej gry, a nasza gotowa aplikacja będzie wyglądała tak. Celem gry jest powtórzenie sekwencji zapalania się tych żarówek, tak aby się nie pomylić. Czyli ćwiczymy naszą pamięć. Zapalaniu się żarówek będą oczywiście towarzyszyły dźwięki standardowo wydawane przez ciekawych świata Marsjan. Dźwięki mają za zadanie rozbawić i też nieco rozproszyć gracza, który ćwiczy pamięć powtarzając kolejne sekwencje. Po każdym powtórzeniu do już istniejącej sekwencji zostanie dodany kolejny nowy odgrywany dźwięk. Wystartujemy od jednej zapalonej lampki jednego dźwięku, a celem gry jest zdobyć jak najwięcej punktów bez skuchy. Czyli będzie tak: klikam na Rozpocznij grę, i program odgrywa mi sekwencję, póki co złożoną z jednego sygnału. Po odegraniu następuje moja kolej odtworzenia tego ciągu. Póki co But jest łatwo rzecz hint. jasna, ale z każdym krokiem będzie o jeden krok więcej, czyli będzie trudniej. Pograjmy chwilę. Butons. 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 O. O. Mogę zapalać szybko kolejne żarówki, nie czekając na odegranie dźwięku, tryb asynchroniczny. Generalnie granie ma końca, gramy aż się skujemy, a gdy to nastąpi usłyszymy taki dźwięk. Po naciśnięciu ponownym tego napisu można Watch zobaczyć jaka sekwencja była a prawidłowa a i ewentualnie grać dalej. Door. Oczywiście można to a też a inaczej okodować, na przykład pokazać w tym miejscu okienko z high zapisywanymi do pliku, ale to już zostawiam Państwu. Można by też, rzecz jasna, zrobić ładniejszą oprawę graficzną tej mini gry, ale nam dziś chodzi przede wszystkim o zrozumienie mechaniki, a nie o graficzne fajerwerki, prawda? Zatem na początku standardowo zapiszę projekt. I tym razem stworzę folder o nazwie Dźwięki 2, też bez polskich ogonków. Zapisuję okno formy pierwszej i cały projekt. Odnajdźmy folder ze świeżo zapisanym projektem. Stworzę tutaj dwa podkatalogi: jeden o nazwie SND i jeszcze drugi, który nazwę IMG. Ich przeznaczenia rzecz jasna nie muszę już tłumaczyć. Pokażę Wam jedynie co w tych folderach się znajdzie. Do katalogu SND przekopiowałem pliki D1 do D5. To są odgłosy wydawane przez kolejnego odpowiedniego Marsjanina. D jak dźwięk. Oprócz tego mamy plik Start, odgrywany będzie tuż po rozpoczęciu gry, i plik Koniec, który zawiera dźwięk no wiadomo, Game Over, czyli końca gry. Wszystkie dźwięki wyedytowałem używając najlepszego chyba edytora audio o nazwie Audacity. Świetny i przydatny program, szczerze polecam. W dodatku jest zupełnie darmowy. Z kolei w katalogu Images mam obrazki żarówek, zapalonych i niezapalonych. To takie zielone tło ma służyć obsłudze przeźroczystości, prawda? Bo jak wiemy kolor z piksela w lewym górnym rogu zostanie usunięty z całego obrazka dzięki właściwości Transparent Imagea. No, tu akurat dałem czerwone tło, bo zielony kolor jest już w samej żarówce, prawda? Stąd inna barwa tła. Ale zasada ta sama. A to zdjęcie, które jest tłem formy, znalazłem po prostu w wyszukiwarce grafiki, googlując frazę ePips. Yip Kimkolwiek są te osoby na zdjęciu, propsy za udany strój imprezowy. No to co, bierzmy się do pracy. Wstawię na formę z zakładki Additional zwykłego imidża. Ustawię jego name na na przykład tło i we właściwości Picture załaduję od razu tę fotkę z katalogu IMG o nazwie tło BMP. Ok, to teraz autosize ustawmy na true. Dostosuję także wielkość okna do mniej więcej rozmiaru tego imidża. Co dalej? Proponuję wstawić labela na formę. I teraz tak: po pierwsze zwiększmy czcionkę we właściwości font. Ustawmy czcionkę Comic Sans. Rozmiar np. 36, koloru białego. Teraz transparent labela przestawimy na true. Pod nogami tych osób znajduje się cień. No, idealne miejsce na biały napis, prawda? Jeszcze ustawmy kursor na tak zwaną łapkę. Ponieważ treść tego napisu może ulegać zmianom, to zróbmy sztuczkę. Auto Size Label'a ustawimy na false, rozciągniemy troszkę szerokość tej etykiety, a we właściwości Alignment wybierzemy wyrównanie do środka, czyli Center. W ten sposób umieszczony w tej etykiecie napis zawsze będzie wyśrodkowany. To co? Wstawimy teraz pierwszą zapalającą się żarówkę, to znaczy najpierw wstawimy te niezapalone. Nowy image, zmienię mu nazwę na na przykład Z1. To będzie skrót od żarówka pierwsza. Teraz właściwość Picture i rzecz jasna, wstawię tam obraz o nazwie p1.bmp. Teraz autosize na true. I jak widać, zapomnieliśmy o właściwości transparent, czyli włączeniu przezroczystości. Ok, od razu lepiej. Jeszcze kursor dajemy na łapkę, żeby podkreślić userowi, że to jest element, który będzie można kliknąć. W porządku. Proponuję zaznaczyć tego imidża i nacisnąć Ctrl C, Ctrl V. W sumie to potrzebujemy aż pięciu żarówek. Ok, poustawiajmy im teraz nazwy. Z1 już mamy, to teraz Z2. Żarówka trzecia. Z4. No, i last but not least, Z5. Piąta żarówka. I teraz po kolei powstawiam tam odpowiednie obrazy. Czyli Picture Z2. To będzie plik P2 BMP. I potem analogicznie obraz dla trzeciej żarówki. Zielona żarówka P4. I na końcu różowa piąta żarówka. W porządku. Natomiast, oczywiście, to są tylko żarówki niezapalone. Ja proponuję wstawić jeszcze kolejne pięć imidżów z obrazami żarówek zapalonych. Oczywiście, można by zmieniać picture tych już istniejących komponentów, ale też mogę nałożyć te nowe pięć obrazów, które za chwilę wstawię, na te już wstawione tutaj i ustawić Visible False na tych zapalonych żarówkach. Inna rzecz, że nie będę musiał zmieniać kursora, a co za tym idzie wstawiać kolejnej linii kodu, bo musiałbym zmieniać łapkę z powrotem na strzałkę, i program nie będzie też tak często korzystał z dysku. Skopiujmy sobie zatem komponent z1 i wklejmy. Nazwa to będzie z1a. Niech ta literka a oznacza zapaloną żarówkę. Ustawię kursor na zwykły pointer, bo nie chcę tutaj łapki. Bo te obrazy będą pokazywane, gdy komputer będzie odgrywał sekwencję. W tym czasie user nie ma klikać, i zwykły kursor go o tym podświadomie poinformuje. No i visible, dajmy na false. OK, pozostaje już tylko podmienić picture na P1ABMP. To teraz analogicznie pozostałe cztery żarówki. Zaznaczam i kopiuję, i teraz cztery razy wkleję. I poustawiam na odpowiednich miejscach, tak żeby przesłonić niezapalone wersje żarówek. Teraz nazwy tych komponentów: Z2A, Z3A w tej samej konwencji, Z4A i Z5A. I zawartość obrazów, czyli właściwość Picture. Żarówka druga, trzecia. Czwarta żarówka. I w piątej żarówce również. Fantastycznie. Napracowaliśmy się, ale mamy gotową formę do gry. Chciałoby się powiedzieć, jep, aha, aha. Jeszcze proponuję ustawić w formie pierwszej inny caption niż w formie 1. Napiszmy sobie, yip yips. Memory Game. Ok, zatem możemy już po uporaniu się z interfejsem przejść do okodowania mechaniki rozgrywki. Przede wszystkim komputer będzie nam musiał wygenerować sekwencję do powtórzenia. Jak to zrealizować w C++? No, ja proponuję każdej żarówce przypisać numer, czyli kolejno 1, 2, 3, 4, 5. A program będzie tworzył sekwencję poprzez wylosowanie liczby pseudolosowej z przedziału od 1 do 5. Czyli na przykład będzie to sekwencja 3, 5, 2, 2, 4, 1, 3, 5, 2 i tak dalej, prawda? Zatem zróbmy sobie globalną tablicę intów, int, i na przykład nazwiemy to liczby. I powiedzmy, że będzie ich maksymalnie 1000. Tyle to chyba nikt nie zapamięta. I odnajdujemy zdarzenie onCreate naszej formy. To właśnie to zdarzenie najwygodniej będzie użyć, żeby wypełnić tablicę wartościami z przedziału od 1 do 5. Pamiętamy, że przy liczbach pseudolosowych należy najpierw, jak to mówimy, zainicjować generator liczb losowych. W strukturalnym C++ służyła do tego linijka srand time 0, a tu odpowiednikiem tej funkcji jest funkcja randomize. Wszystko na temat liczb pseudolosowych znajdziesz w odcinku 4 kursu strukturalnego C++. A. Po zainicjowaniu generatora teraz pozostaje nam powkładać wylosowane liczby do wszystkich szufladek tablicy. Zapiszę zatem pętlę FOR wykonującą się od zerowej szufladki. Dopóki i jest mniejsze niż 1000, zwróćmy uwagę, że nie mogę dać mniejsze lub równe, prawda? Bo szufladek zarezerwowałem u góry 1000 i tyle ich jest od 0 do 999, prawda? No i i. W każdej iteracji włóż do i tej szufladki tablicy, no właśnie co? No rzecz jasna, wylosowaną liczbę z przedziału od 1 do 5. Zapiszemy to tak: random, to jest funkcja, która teraz zastępuje nam randa ze strukturalnego C. I w nawiasie damy 5. To oznacza, wylosuj liczbę z przedziału od 0 do liczby o 1 mniejszą niż tutaj podano, czyli 4. I teraz, skoro mamy przedział 0,4, a chcemy 1,5, to wystarczy na końcu dodać 1. I to powinno wystarczyć. Będziemy mieć w tej tablicy sekwencję 1000 pseudolosowych liczb z zakresu od 1 do 5. Teraz trzeba by sprawić, żeby komputer odegrał nam pierwszą sekwencję, po czym pozwolił nam klikać. Zwróćmy uwagę, że w czasie gdy komputer będzie nam pokazywał co mamy powtórzyć, klikanie powinno być zabronione, to znaczy nie powinno mieć ono wpływu na rozgrywkę. Trzeba nam o to zadbać. Zrobimy sobie zmienną globalną typu bool o nazwie na przykład gra. Rozpoczęta. I przypiszemy jej na starcie wartość false. A kiedy rozgrywka już się rozpocznie, to wtedy przypiszemy jej true. Po co mi taka zmienna? No, bo zobaczcie, teraz zrobię onclicka tego labela i ten onclick spowoduje rozpoczęcie gry, czyli odgrywanie pierwszej sentencji do powtórzenia. Byłoby niefajnie, gdyby podczas tego odgrywania ktoś znowu kliknął na tego labela i na nowo wystartował grę. Tak się zdarzyć nie powinno i dlatego ustawimy sobie tak zwaną flagę, która powie nam wartością true, że rozgrywka już trwa. No to w onClicku zapiszę najpierw warunek rozpoczęcia rozgrywki. Czyli rozpocznij grę tylko jeśli if zmienna gra rozpoczęta miała wartość false. Wówczas przestawimy tę flagę na wartość true, no bo gra już się rozpoczęła, prawda? To teraz odegrajmy dźwięk rozpoczęcia rozgrywki sposobem numer 2, czyli SND Play Sound. Pierwszy argument, to jak pamiętamy, ścieżka do pliku dźwiękowego, u nas będzie to plik SND prawy slash start.wave no i tryb asynchronicznego odtwarzania stałą SND ASYNC. Pamiętamy też, żeby na górze modułu zainkludować sobie bibliotekę mmsystem.h. W porządku, wróćmy do onklika etykiety. No i teraz komputer powinien odegrać sekwencję. Ja proponuję zrobić sobie osobnego voida, który zajmie się tym odgrywaniem, nazwiemy go sobie sekwencja. To jest oczywiście wywołanie tutaj, a definicję umieścimy pod zmiennymi, czyli trzeba wrócić tam do góry. Void sekwencja. OK, i ciało funkcji. Dzisiaj drodzy Państwo, nie skorzystamy z timera, bo to pokazałem już ostatnio. Dziś dla dydaktycznej odmiany skorzystamy ze znanej nam z konsoli funkcji sleep, co może być dla niektórych osób zaskoczeniem. Otóż możemy skorzystać ze sleepa, bo w zasadzie wstrzymanie programu na czas odgrywania sentencji nam pasuje w tej aplikacji idealnie. Choć tak do końca to nie będziemy całkowicie zamrażać naszej aplikacji na pewien czas, ale o tym za chwilę. Co pierwsze można zrobić przy odgrywaniu sentencji? No, mówiliśmy, nie chcemy, żeby klikanie na żarówki w czasie jej odgrywania miało jakikolwiek efekt. Stąd ustawmy właściwość Enabled wszystkich niezapalonych żarówek na false. Ponieważ jestem we własnym Wojdzie, a nie w metodzie żadnej klasy, to dodatkowo należy tu użyć zapisu Form1. Zawsze tak robimy we własnych funkcjach, bo te funkcje nie są składnikami żadnej klasy i dlatego mogą teoretycznie obsługiwać kilka form. A na innej formie też może być komponent np. label1 i kompilator miałby problem stwierdzić o którą etykietę nam chodzi. Stąd potrzeba sprecyzować o którą formę chodzi, że właśnie o form1. I dalej niezapalona żarówka to z1, enabled, równa się false. Skopiuję i tak samo zrobię dla wszystkich pięciu imidżów. OK, te żarówki już nie będą aktywne w czasie odgrywania sekwencji. Co dalej po rozpoczęciu? No, przydałoby się krótkie odliczanie, tak żeby gracz wiedział kiedy ma skupić uwagę. Zatem zmieńmy form1, label1, caption na napis na przykład następna runda za 2, w domyśle 2 sekundy, prawda? I teraz będzie nasz sleep. Wiemy doskonale, że wystarczy nam napisać z dużej litery sleep, a w nawiasie dać 1000. I w zasadzie gotowe, prawda? Aczkolwiek w builderze zanim zapiszemy sleep, to jeszcze dodatkowo dodajmy sobie nijkę application process messages. Co ta funkcja robi? Ano sprawia, że pomimo zamrożenia programu metodą sleep, on nadal będzie reagował na różnego rodzaju zdarzenia, typu kliknięcie, wciśnięcie klawisza na klawiaturze. Jest to wówczas taka łagodniejsza forma slipa i taka bardziej przyjazna dla użytkownika, bo nie będzie on odnosił wrażenia, że nasz program, mówiąc kolokwialnie, wiesza się, frizuje, prawda? No to skopiuję sobie to i wkleję raz jeszcze, a tym razem to już będzie tylko jedna sekunda do rozpoczęcia rundy. Ok, no takie krótkie odliczanie przed pokazaniem sekwencji. Po zakończeniu tego odliczania zmienimy caption labela pierwszego na na przykład Zapamiętaj sekwencję. I niech tam też minie sekunda czasu. Czemu nie? Teraz kolejna sprawa. Otóż musimy przy odgrywaniu tych liczb zawartych w tablicy wiedzieć, która teraz jest runda. Czyli ile razy już gracz poradził sobie z powtórzeniem sekwencji. Jeżeli to jest początek gry, to odegraj jeden sygnał, prawda? Jeżeli to jest runda druga, to dwa sygnały. Jeżeli to jest runda trzecia, to zapal trzy żarówki i tak dalej. Stąd będzie nam potrzebna globalna zmienna. Nazwę ją na przykład int ile. I na początku przypiszę jej wartość 0. Nazwa ile jest dobra, bo zmienna mówi nam, ile sygnałów odegrać graczowi. No to teraz wracamy do wojda i zapiszę tu ile. Na początku zmienna była równa 0, ale zwiększamy ją co rundę, bo co rundę będzie kolejny jeden dźwięk więcej do odegrania. A tuż po starcie gry, to powinna ta zmienna mieć wartość 1. Czyli jest teraz OK. To teraz pętla FOR, która wykona się od int i równego 0, dopóki i jest mniejsze od ile, prawda? i. Plus plus. A w ciele tej pętli należałoby sprawdzić, jaka wartość sieci w odpowiedniej szufladce tablicy z liczbami losowymi. Chyba najpiękniej to będzie widać, jeśli użyjemy switcha. Czyli przełącz, switch, w zależności od wartości zmiennej liczby i, czyli zaglądamy do kolejnej i tej szufladki w każdej iteracji, i teraz w przypadku case, gdyby w tablicy wylosowano wartość 1, to no, zapal nam pierwszą żarówkę, a to uzyskamy, pokazując obraz z1a na ekranie, czyli muszę tutaj zmienić form 1 z1a Visible na true. I należy też wtedy odegrać dźwięk. Wstawię to nawet powyżej wizybla: SND Play Sound, a ścieżka to SND D1.Wave. I standardowo stała asynchroniczna SND Async. Pamiętamy, że ponieważ są tu dwie instrukcje, a nie jedna, to zamykamy zawartość case'a w klamry. I na koniec rzecz jasna dajemy instrukcję BREAK. Jeśli ktoś słabo kojarzy switcha, niech wróci do odcinka numer 6 kursu strukturalnego C++. No to co? Analogicznie będzie dla pozostałych żaróweczek, prawda? Skopiuję sobie ten blok kodu tego case'a i od razu wkleję jeszcze 4 razy. Case 2, D2, Z2A, prawda? Case 3 d3 z3a. Case 4 d4 z4a. Case 5 d5 z5a. Przy tej kończącej klamrze mogę sobie zapisać, że kończy ona switcha. Od taki pomocny komentarz, żeby się nie zgubić. Oczywiście pomiędzy kolejnymi zapaleniami żarówek powinna nastąpić krótka przerwa. Stąd zapiszę tutaj application. Process messages i sleepa. A do środka sleepa wpiszę wartość 1200. Dlaczego akurat tak? No, tyle czasu trwają średnio odgrywane dźwięki, które wyabstrahowałem z odcinka e-peepów. Stąd tyle czasu tutaj właśnie ustawie, bo trwają nieco ponad sekundę. Widzimy też, że generalnie po każdym przejściu tego switcha jedna żarówka zostanie pokazana czy zapalona, stąd po upływie tego czasu 1200 milisekund trzeba by ją było znowu schować, czyli zgasić. A że nie wiemy, która żarówka została pokazana, bo to jest losowane, prawda? To ukryjmy teraz wszystkie zapalone żarówki. Wszystkie 5, czyli form 1 Z1A, no ta zapalona wersja, czyli Z1A. Visible równa się false. I to samo skopiuję i wstawię dla wszystkich pięciu ewentualnie palących się po switchu żarówek. I jeszcze jedna sprawa. Skopiuję ten wprowadzony tutaj delay, ale zapiszę tu tylko 100 ms. Po co taki delay i po co tak robimy? To się przyda w przypadku, gdyby komputer wylosował dwa razy z rzędu ten sam numer, na przykład czwartą żarówkę i następnie znowu czwartą żarówkę. Wówczas dzięki tym 100 milisekundom ta żarówka zgaśnie na okres tych 100 milisekund. Ok, tu proponuję zapisać komentarz for, bo ta klamra kończy pętlę. Pamiętamy też, że na początku tego VoID' ustawiliśmy Enabled wszystkich niezapalonych żarówek na false. Skopiujmy sobie te pięć linii kodu. I teraz, już po zakończeniu pętli odgrywającej sekwencję, musimy znowu włączyć Enabled, bo inaczej gracz nie będzie miał szansy powtórzyć sekwencji, prawda? No i na koniec taka wisienka na torcie. Zmienimy Form 1, Label 1, Caption, na powtórz sekwencję. I to chyba tyle w tym wojdzie. Sporo roboty, ale jak się temu przyjrzeć? Nie jest to wcale takie trudne, prawda? Oczywiście mamy tutaj własną funkcję, a w środku niej pętlę, a w środku tej pętli jest jeszcze switch. No ale to właśnie dlatego podstawy wyniesione z konsoli są tak ważne. Okej, okay, no to sprawdźmy to odgrywanie naciskając F9. Komputer powinien nam odegać pierwszy dźwięk. Sprawdźmy. Mhm. Button. No i super, widzimy też, że enabled żarówek jest prawidłowo przywrócony, bo mam tutaj znowu kursor łapki. To teraz trzeba okodować nasze gracza powtarzanie sekwencji, czyli on kliki tych żarówek. Pomysł jest taki: skupmy się na chwilę tutaj. Wprowadzimy nową zmienną globalną typu int. Niech się nazywa int licznik. Licznik, no bo będzie nam zliczał ilość naszych kliknięć, jakie już miały miejsca w żarówki. Od nowa w każdej rundzie. W on-klikach tych image'ów sprawdzimy jedynie, czy ktoś się nie skłuł, czyli czy nie nacisnął złej żarówki. Skorzystamy rzecz jasna z porównania, które to z kolei kliknięcie, z odpowiednią wartością z tablicy liczby. Oprócz sprawdzania skuchy sprawdzimy też ewentualną wygraną, czyli prawidłowe powtórzenie całej sekwencji. Tymi dwoma sprawami zajmą się on-kliki. A zapaleniem żarówek i odgrywaniem dźwięków zajmą się zdarzenia on-mouse-down i on-mouse-up tych żarówek. On Mouse Down to zdarzenie, które zostanie wywołane, kiedy nad elementem jest wciśnięty klawisz myszki. Wtedy zapalimy żarówkę i odegramy odpowiedni dźwięk. A zdarzenie On Mouse Up z kolei wywoła się, kiedy ktoś już zwolni klawisz. Wtedy zgasimy zapaloną żarówkę. Taki jest plan działania. Tak też zazwyczaj realizuje się efekt wciśniętego własnego przycisku w bilderze, właśnie zdarzeniami On Mouse Down i On Mouse Up. Jeśli zdarzyło ci się kodować w JavaScriptie, to na pewno też znasz te zdarzenia, bo także znajdują się w repertuarze programisty JS. A. To co? Weźmy się do pracy. Ale najpierw jeszcze poprawmy płynność zapalania się żarówek, czyli odnajdźmy formę pierwszą w drzewku projektu i ustawmy znane nam właściwości poprawiające performance. Use doc manager ustawimy na true oraz doc site również ustawimy na wartość prawda. A teraz już przejdźmy do meritum, czyli on click pierwszej żarówki. Ale uwaga, to ma być on click komponentu Z1, a nie Z1A. Nie pomylmy się tutaj. Najlepiej jest skorzystać też z drzewka projektu. Pierwsze, co należy sprawdzić, to czy aby na pewno rozgrywka już się rozpoczęła. Nie chcemy przecież zliczać kliknięć w żarówki przed naciśnięciem przycisku rozpocznij grę. Czyli wykonuj instrukcję tylko wtedy, jeżeli gra rozpoczęta, nasza flaga typu Bullian, jest równa true. Taki prosty if, a sprawi, że wcześniejsze kliknięcia przed naciśnięciem przycisku rozpocznij grę, będą ignorowane. Całe piękne ustawienia, jak to mówimy, flagi typu bull. No to po każdym kliknięciu będziemy, jak powiedzieliśmy, inkrementować licznik kliknięć, czyli plus plus, prawda? Będziemy dzięki temu wiedzieć, czy to jest pierwsze, drugie, trzecie, czy które z kolei kliknięcie gracza w tej rundzie. To teraz, jak wykryć skuchę? No, warunek będzie taki, jeżeli w tablicy liczby szufladka oznaczona numerem licznik minus 1 jest różna od 1. To jest warunek skuchy dla pierwszej żarówki. Czemu tu jest minus 1? Bo w tablicy numerujemy komórki od zera, a kliknięcia zliczamy od jedynki. Tylko i wyłącznie dlatego. I jeżeli ta liczba zapisana w komórce tablicy nie jest równa 1, no bo to jest on -click pierwszej z lewej żarówki i tej żarówce przypisaliśmy numer 1 w losowaniu, to wtedy wiemy, że nastąpiła skucha. Co wtedy zrobimy? No, zmienimy label 1 caption na na przykład skucha. Twój wynik dwukropek i użyjemy znanej nam konwersji int to string i zamienimy zmienną ile na stringa. Zmienna ile mówi, w której rundzie jesteśmy, prawda? Aczkolwiek, skoro jesteśmy, dajmy na to, w czwartej rundzie, to znaczy to, że udało nam się poprawnie powtórzyć sekwencję trzech, a nie czterech sygnałów, bo przy czterech popełniliśmy błąd. Więc zmniejszymy sobie tuż przed pokazaniem ile o jeden, tuż przed tą konwersją, wtedy rzeczywiście będzie to nasz poprawny wynik w grze. No to teraz odegrajmy dźwięk typu Game Over SND Play. Sound, ścieżka to katalog SND i plik koniec.wave. No i asynchronicznie SND-Async. I jeszcze powinniśmy nie pozwolić graczowi dalej klikać, czyli flaga o nazwie gra rozpoczęta typu boolean powinna mieć teraz wartość false. Wiadomo, że to w zasadzie wyłącza możliwość korzystania z któregokolwiek on klika żarówek. No bo tu mamy taką bramkę sprawdzającą, prawda? Takiego gatewaya. To skuchę już mamy okodowaną. Teraz zwycięstwo w danej rundzie. Jaki tu warunek zapisać? No, skoro zmienna licznik mówi nam, które nastąpiło kliknięcie z kolei, a zmienna ile mówi, która to jest runda, to powinno wystarczyć nam zapisanie warunku if licznik jest równy ile. Przy czym licznik powinniśmy resetować do zera po każdej rundzie, no bo od nowa będziemy zliczać kliknięcia w każdej rundzie. Dodajmy zatem do naszego wojda sekwencja e, w tym miejscu linie licznik równa się 0, prawda? Po odegraniu sekwencji zerujemy licznik kliknięć. Tak, teraz to powinno śmigać. Rundy oczywiście też zwiększamy, bo mamy ile plus plus, prawda? W tym miejscu. Ok, to wracając do ifa definiującego sukces. Co wtedy powinien zrobić program? No, jak o tym pomyśleć, to na pewno trzeba dać znać użytkownikowi na ekranie, czyli Label 1, Caption i napiszemy na przykład doskonale. Trzeba też wyłączyć teraz Enabled wszystkich żarówek, bo teraz będzie kolej komputera, żeby odegrać nam kolejną sekwencję. Ale nam wystarczy wywołać Wojda sekwencja. Bo przecież w tym Wojdzie sekwencja mamy tutaj Enabled ustawione na false dla wszystkich niezapalonych żarówek. Czyli jednym słowem pomyśleliśmy o tym wcześniej. Skopiuję sobie tylko slipa stąd i dajmy go na samej górze tutaj. To sprawi, że napis o treści doskonale nie zniknie nam od razu. No i gracz dostanie tą sekundę wytchnienia. Super. Mamy bardzo fajną, przemyślaną mechanikę w tym dzisiejszym kodzie. Zatem teraz pozostaje nam takiego onclicka umiejętnie przekopiować do pozostałych niezapalonych żarówek. Zatem zaznaczę ten blok pomiędzy klamrami onclicka i po kolei korzystając z drzewka projektu Z2 onclick, sprawdzamy Z2, a nie Z2A, prawda? No i po wklejeniu trzeba tutaj dać dwa rzecz jasna. No i to w zasadzie jedyna różnica, prawda? To teraz onclick żarówki trzeciej. żarówka czwarta i żarówka piąta. W zasadzie to ten kod już zapewnia nam możliwość grania. Brakuje nam jeszcze tylko zdarzeń on mouse down i on mouse up, o których mówiliśmy wcześniej, a które będą zapalały odpowiednią żarówkę i odgrywały odpowiedni dźwięk. Ale samo powtarzanie sekwencji już powinno działać. Potestujmy. Rozpoczniemy rozgrywkę. Okej, okay, no to teraz kliknę. Ha! Działa. Dwa sygnały. Klik klik. Działa doskonale. aha, To teraz umyślna skucha. No, proszę, bardzo fajnie to wygląda. Teraz tylko trzeba dodać efekty naszych kliknięć, i te dźwiękowe, i te wizualne, i będziemy mieli gotową grę. Ponownie odnajdźmy w drzewku projektu komponent Z1 i od razu otwórzmy dla niego zdarzenia On Mouse Down, jak i On Mouse Up. I teraz, co należy zrobić, kiedy ktoś ma naciśnięty przycisk myszki nad tym elementem? No, dwie rzeczy: zapalić żarówkę i odegrać stosowny dźwięk. Tym razem nie będę pokazywał na ekranie komponentu Z1A, jak to robiłem kiedy pokazywał nam sekwencję komputer. No bo jak go pokażę to on zasłoni mi komponent Z1 i na górze będzie komponent Z1A i zdarzenie onMouseUp nastąpiłoby już na komponencie Z1A, a nie Z1. Stąd po prostu podmienię grafikę imidża Z1, czyli zapiszę Z1, picture, load from file, i to powinna być zapalona żarówka, czyli podkatalog IMG, i plik nazywa się p1a.bmp, tak go nazwałem. Oczywiście w zdarzeniu OnMouseUp przywrócimy z powrotem do tego imidża niezapaloną żarówkę, ale to za chwilę. No to teraz jeszcze odegrać dźwięk funkcją SND Play Sound. Ścieżka prawidłowa to SND, dźwięk pierwszy Wave. Stała SND Async. Super. A w zdarzeniu onMouseUp trzeba będzie przywrócić obraz niezapalonej żarówki, bo tu włożyliśmy do imidża zapaloną wersję. Czyli skopiuję stąd tą linijkę, wkleję do onMouseUpa i wykasuję literkę A, bo tak się różnią nazwy dwóch plików, zapalonej i niezapalonej żarówki. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o obsługę tych dwóch zdarzeń dla pierwszej żarówki. Posługując się tymi dwoma zdarzeniami, można zrobić własny wygląd przycisków wraz z efektem wciśnięcia, prawda? To teraz ja włączę Państwu utwór Crimson Fly z biblioteki YouTube'a, a w międzyczasie porobię on mouse downy i on mouse upy dla pozostałych czterech żarówek, zmieniając co trzeba w odpowiednich miejscach. Lecimy. gotowe. Na koniec dodajmy jeszcze dla pewności zgaszenie żarówek na początku sekwencji odgrywanej przez komputer. Czyli zmieniam picture komponentu Z1 na tę wersję niezapaloną. I analogicznie postąpię dla pozostałych żarówek. O ile nie popełniliśmy większych błędów, to powinno już działać. Potestujmy. Będę sobie tutaj grał, a przy okazji przypomnę, że odcinki można oglądać dzieląc sobie jeden epizod na kilka części. Sami Państwo decydujecie, jakie przyjąć optymalne dla Was i Waszego aktualnego samopoczucia tempo. W dzisiejszym odcinku nauczyliśmy się sporo. Wiemy, jak używać dźwięków na dwa sposoby. Poznaliśmy komponent Media Player. Wiemy już, jaki jest odpowiednik slipa w aplikacji okienkowej, przypomnieliśmy sobie zasadę dodawania formy do wywołań we własnych funkcjach, doceniliśmy rolę zmiennej bool będącej flagą, poznaliśmy zdarzenia on mouse down i on mouse up jako obsługę efektów kliknięcia na komponent, znamy już bibliotekę MM System, opracowaliśmy zgrabną mechanikę rozgrywki, no długo mógłbym wymieniać. Odcinki są intensywne, ale przez to myślę są warte uwagi i przepracowania, a także dalszego rozbudowywania aplikacji. Na zadanie domowe możesz opracować własną wersję gry w pamięć. Pytanie zawsze brzmi co lub kto będzie tam wydawać te 5 dźwięków. Możesz też jeśli masz ochotę spróbować opracować grę w odkrywanki, która również ćwiczy pamięć. Gra polega na tym, że na stole znajdują się rozsypane karty, a każdy gracz w swojej rundzie odkrywa dwie karty i jeśli to jest para zdobywa punkt. Wiesz już jak zliczać kliknięcia z dzisiejszego odcinka. Z kółka i krzyżyka wiesz jak zrealizować grę na przemienną dwóch graczy. Ode mnie to już wszystko na dziś. Pozostaje mi podziękować za uwagę i wytrwanie do końca. Do usłyszenia wkrótce w kolejnej produkcji na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie.